Cześć, witajcie, to znowu Bartosz Kąski. No i dzisiaj jest niedziela. Tak, trochę długo mi to zajęło. Jest niedziela, więc otwieramy sobie już 23, czyli przedostatnie okienko z kalendarza adwentowego LEGO Star Wars. Jestem taki podjarany, już się nie mogę doczekać jutra, jak otworzymy sobie 24, no ale trudno. Dobra. Więc zobaczymy, co będzie w przedostatnim okienku. Czy nas zaskoczą? Czy będzie jakiś ludzik? Czy może jakaś super ekstra fajna konstrukcja? Czy jakiś super ekstra fajny ludzik? Ale to przymocowane. No, dalej. 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 To on. Aha. Mamy tego generała jakiegoś. Dobra. Więc tego się można było spodziewać. Nic, niczym nas nie zaskoczą. No jeszcze nie wiemy, ale raczej nie. Dobra. No, wiecie co? Może jednak nas czymś zaskoczą. Bo... A zresztą, dobra, składamy. No ale wreszcie mamy jakiegoś dobrego gościa. Bo ciągle byli ci źli byli. Było tylko 4 statki dobrych, 2 ludziki dobrych, no... I 20 statków złych i 30 ludzików złych. Dobra, ja tak żartuję, ale więcej było tutaj złych konstrukcji i ludzików niż dobrych, więc to jest tak troszkę nie fair. Bo może w tym kalendarzu chodziło o to, by to, jakbyśmy robili z tego jakąś bitwę, by to źli wygrali, no bo zawsze ci dobrzy wygrywają, no. A tutaj może LEGO pomyślało tak, że ci źli mogą raz chociaż wygrać. Dobra, mam taki fajny mały pistolecik, ja go bardzo lubię. Włoski. No włosków takich nie miałem. Serio, fajne. Włoski są fajne. Nadruk na torsiku. Nadruk na torsiku, no to taki sobie. No ale przecież nie wybrzydzajmy. Też jest fajny. Też jest fajny, więc ja narzekać nie będę. Na nóżkach też jest. No i z tyłu. Super, super. Dobra. Ma takie fajne rękawice, takiego koloru, rączki. No i ma dwie buzie. Taką dobrą. Jak i dobrą. Aha, myślałam, że to będzie jakaś zła. No to nam się nie zdarza. To nam się nigdy nie zdarzyło, by ludziki miały dwie dobre buzie. Zawsze ludzik ma albo jedną uśmiechniętą, albo jedną złą, albo jedną uśmiechniętą, albo jedną złą. Więc takie zaskoczenie wśród LEGO, fajnie. No i to by było dzisiaj... Na tyle. No, nie na tyle, jeszcze serial będziemy nagrywać. Więc na razie to by było na tyle. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, więc piszcie komentarze, dawajcie lajki, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i cześć! To do zobaczenia, do jutra, jak będziemy sobie otwierać. Uf, to okienko. Co? Wy jesteście z Imperium? A jebut!